Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, nie będzie dla naszych słuchaczy tajemnicą fakt, że dla stron walczących w II wojnie światowej tak samo ważny jak ilość żołnierzy czy ilość uzbrojenia był dostęp do surowców naturalnych. A mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że ten dostęp do surowców był chyba najważniejszy. No i właśnie chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o jednym z tych surowców, czyli o ropie naftowej. Jak dostępność tej ropy naftowej dla poszczególnych stron walczących w II wojnie światowej wpłynęła na jej wynik? Ropa naftowa to był surowiec dla przebiegu. II wojny światowej decydujący, i szerzej można by powiedzieć, że ropa naftowa, czy też, będąc bardziej precyzyjnym, gotowe produkty naftowe z tej ropy pozyskiwane, one wpływały, wpływają i długo jeszcze będą wpływać na światową politykę w sposób fundamentalny. Dość powiedzieć, że już w pierwszych dwóch dekadach XX wieku właściwie pojęcie nowoczesnych sił zbrojnych stało się nierozerwalnie związane z wykorzystywaniem urządzeń na produkty ropopochodne samolot, czołg, okręt, samochód, ale nie tylko. Dlatego że produkty ropopochodne były potrzebne do produkcji nowoczesnej amunicji, były potrzebne do produkcji nowoczesnych pancerzy, ropa stawała się nieodzienna. Dla przemysłu chemicznego, dla rolnictwa, ponieważ jeżeli rolnictwo miało być bardziej wydajne, to potrzebowało mechanizacji dla komunikacji w rozumieniu komunikacji samochodowej, potem komunikacji lotniczej, wreszcie komunikacji morskiej. To wtedy był liderem produkcji ropy naftowej. Dzisiaj ta mapa roponośnego świata wygląda inaczej niż wyglądała na początku XX wieku. Na początku XX wieku i szerzej w całej pierwszej połowie XX wieku, absolutnym, niekwestionowanym hegemonem i totalnym liderem produkcji ropy naftowej, wydobycia ropy naftowej były Stany Zjednoczone Ameryki. Ta potęga ich złóż roponośnych była tak wielka, że w warunkach I wojny światowej Stany Zjednoczone odpowiadały za 80% dostaw ropy dla aliantów wojujących z Niemcami. I w ogóle w latach dwudziestych XX wieku Stany Zjednoczone produkowały 70-80% światowej ropy. Dopiero w drugiej połowie XX wieku to się zaczęło bardziej balansować. To ważne, żebyśmy zrozumieli skąd wzięła się ta niewyobrażalna hegemonia amerykańska, ta gigantyczna przewaga przemysłowa USA. Przecież jeszcze w 1939 roku w Polsce wydobywano więcej ropy naftowej niż w Arabii Saudyjskiej. Amerykanie na na przełomie XIX i XX wieku, korzystając z tego, że są największym na świecie wydobywcą ropy, zaczęli monopolizować przemysł naftowy. I tu musimy sobie uświadomić, że sama ropa to tylko pierwszy element szerszego systemu. I mało tego, ropa ropie nierówna. Są ropy jakościowo lepsze, są ropy jakościowo gorsze, ale kiedy już tą ropę pozyskamy, to musimy ją dostarczyć do rafinerii, aby w tej rafinerii zostały z ropy wyprodukowane potrzebne nam oleje, benzyny i smary. I znów są lepsze benzyny, są gorsze benzyny. I to wszystko rodziło rozwój przemysłu chemicznego, pobudzało rozwój przemysłu chemicznego, i Amerykanie zdobywali coraz lepsze technologie, Bróbki ropy i coraz lepsze technologie produkcji produktów naftowych i stawali się dzięki tej gigantycznej przewadze nad resztą świata monopolistą w dostępie do technologii przerobu ropy. To dawało im zarówno w pierwszej, jak i w II wojnie światowej gigantyczny handicap i olbrzymią przewagę nad całym światem. W 1940 roku, kiedy druga wojna światowa się rozkręcała, Stany Zjednoczone Ameryki były producentem 62% całej światowej ropy naftowej. Czyli USA wydobywało więcej ropy naftowej niż cały świat razem wzięty. Niemcy, nie posiadając zbyt rozległych złóż ropy naftowej, nie miały możliwości właściwego rozwoju potencjału własnych sił zbrojnych. Jak nie mogły mieć tylu samolotów Tylu czołgów, tylu armat, ale nawet tylu pocisków, co by chciały, i jak nie mogły uczynić z tego, co już wyprodukowały, w pełni sprawnego narzędzia walki, ponieważ ciągle brakowało im a to ropy naftowej do pancerzy, a to ropy naftowej do produkcji amunicji, a to wreszcie ropy naftowej do produkcji benzyn, olejów i smarów dla tych środków walki, które zostały już wytworzone. A czy, kiedy mówimy o państwach osi, czy tylko Niemcy miały problem z ropą, czy na przykład Japonia w mniejszym stopniu cierpiała na ten problem? No. Bo o Włochach to nie wspominam, bo już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że ciągle Niemcy musieli ich ratować. Znaczy, spośród trzech najważniejszych państw osi, Niemiec, Włoch i Japonii, najlepszą sytuację paliwową mieli Niemcy. Najgorszą mieli Włosi, ale w gruncie rzeczy Japończycy znajdowali się w tak samo beznadziejnej sytuacji jak Włosi. A nawet można by powiedzieć, że Japonia była w najgorszej sytuacji spośród wszystkich mocarstw, dlatego że przed Drugą wojną światową, Japończycy byli całkowicie uzależnieni od importu portu ropy naftowej z państw, które były ich potencjalnymi przeciwnikami, a potem stały się przeciwnikami w II wojnie światowej. Przed II wojną światową 80% ropy naftowej, jaka przybywała do Japonii, nie przybywała wcale z holenderskich Indii Wschodnich, dzisiejszej Indonezji, tylko przybywała prosto z USA. Japończycy, szykując się do wojny z Ameryką, szkolili swoich pilotów, czy też załogi swoich okrętów, na olejach i benzynach kupionych bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskiej literaturze znajdziesz taką złośliwość, która w gruncie rzeczy jest prawdą, że gdy 7 grudnia 1941 roku nastąpił atak na Pearl Harbor, to te japońskie samoloty, które zrzucały na amerykańskie pancerniki bomby i torpedy, przeleciały tam na benzynie Made in USA. Rozumiem, że Amerykanie sobie z tego zdawali sprawę, że te samoloty czy też okręty japońskiej marynarki pływają na ich ropie. Kiedy zatem odcięli ich od tego, z źródła? Te decyzje o odcinaniu Japończyków od Paliwa zapadały w latach 40-41 w okresie poprzedzającym wojnę na Pacyfiku, aczkolwiek zapadały jako kontrakcja, jako sankcje wobec kolejnych agresywnych kroków strony japońskiej. No to w takim razie skąd ci Japończycy mieli ropę na podbój tak olbrzymiego terenu na Pacyfiku? Kupowali ją wcześniej w USA i gromadzili ją wcześniej z importu. Dlatego, że na wyspach macierzystych Japonii dostępność ropy była znikoma. W Japonii na wyspach macierzystych w rok Wydobywano tyle ropy naftowej, co w USA w jeden dzień. Czyli przewaga amerykańska w rozumieniu tylko złóż północnoamerykańskich USA, nie mówię o kanadyjskich czy meksykańskich, to była przewaga 1 do 365. Przed wojną, jak już powiedziałem, 80% importu produktów ropopochodnych pochodziła wprost z USA, 15% z holenderskich Indii Wschodnich. Dostrzeżmy tą kolosalną różnicę, ale to jest dopiero początek japońskiego problemu. Drugim japońskim problemem, było to, że Japonia miała bardzo mało wydajnych rafinerii. Rafineria jest tak samo ważna jak pole naftowe, bo musisz tą ropę przerobić na olej napędowy, na benzynę, na smar. Japończycy mieli mało rafinerii i nie tylko importowali masowo surową ropę, oni od razu zamawiali produkty ropopochodne, benzynę, oleje, smary, więc ich uzależnienie importowe od Ameryki było podwójne. Wreszcie trzeci element – ponieważ absolutna większość światowych złóż ropy należała do państw innych niż Niemcy, Japonia czy Włochy, przed II wojną światową Japończycy nie inwestowali przesadnie we flotę tankowców. W efekcie raz, nie mieli złóż ropy, dwa, nie mieli rafinerii, trzy, nie mieli środków transportu na duże odległości, czyli tankowców, i byli uzależnieni od tankowców brytyjskich, amerykańskich i holenderskich. Więc ich sytuacja strategiczna w wymiarze surowcowym była już w warunkach przedwojennych po prostu beznadziejna. Czy ten aspekt w takim razie ktoś w Japonii brał pod uwagę, planując wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Holandią? To jest zagadnienie kluczowe. W japońskim planowaniu strategicznym problem surowcowy był podkreślany i dlatego w ramach tej japońskiej ekspansji na Dalekim Wschodzie główne ostrze uderzenia wyprowadzone było na kierunek malajski, na kierunek filipiński i właśnie na kierunek holenderski. Holenderskich Indii Wschodnich, gdzie holenderska potężna firma Royal Dutch Shell Oil miała swoje pola naftowe i swoje rafinerie. I Japończycy pragnęli je zdobyć, aby zdobywając po pierwsze szyby, a po drugie rafinerie, rozwiązać problem uzależnienia od amerykańskiej ropy. Ale to było w wymiarze wielkiej strategii wielką łudą, bo po pierwsze, złoża holenderskich Indii Wschodnich były niewystarczające dla japońskiego przemysłu w tym sensie, że miejscowe rafinerie musiałyby pracować na 100% swojej wydajności, aby zaspokoić japońskie potrzeby. Jeżeli jakieś rafinerie zostałyby zniszczone, uszkodzone lub sabotowane, to i tak Japończycy mieliby problem. I rzeczywiście po zdobyciu w 1942 roku holenderskich Indii Wschodnich miejscowe rafinerie pracowały na 50-70% swoich przedwojennych możliwości. Czyli Japończycy mieli problem z absorpcją zdobyczy, ale największym problemem Japończyków był brak tankowców. A czy zajmując holenderskie Indie Wschodnie, czyli obecną Indonezję, w jakiś sposób poprawiła się to? Te... Sytuacja z japońską flotą tankowców? To jest ten sam problem, który miał Hitler, kiedy ruszył na wschód. Hitler przed 1941 rokiem zaniedbał inwestycje w kolej w rozumieniu budowy dużej ilości nowych składów kolejowych, dużej liczby lokomotyw, a potem od 1942 roku nadganiał to gigantycznym programem budowy lokomotyw. O tym niedawno rozmawialiśmy. Japończycy mieli dokładnie to samo, tylko oni nie budowali lokomotyw. Oni budowali tankowce jak szaleni, przez to nie mogli produkować pancerników, lotniskowców czy niszczycieli w takiej liczbie, jakby chcieli. Gdy wybuchła droga wojna światowa, flota japońskich tankowców to było niewiele ponad 30 dużych jednostek. Japońska flota tankowców była sześciokrotnie mniejsza niż norweska flota tankowców w 1939 roku. I Japończycy w roku 1941 wciąż mieli problem, bo kiedy oni przystąpili do wojny, to tych tankowców oceanicznych było niespełna 50. I w roku 1942, kiedy Japończycy zajęli holenderskie Indie Wschodnie, zbudowali Budowali tylko 40 parę takich jednostek. Słowem, to był absolutnie niewystarczający potencjał, bo przed wojną tą Europę, tą benzynę, te oleje do Japonii woziły amerykańskie i holenderskie tankowce. A teraz oczywiście już przestały. I Japończycy od roku 1943 wdrożyli gigantyczny program budowy tankowców. Zbudowali tylko w roku 44 ponad 200 jednostek, czyli oni w jeden rok wprowadzili więcej tankowców niż wcześniej przez wiele, wiele lat. W latach 43 44 4, zwodowali tankowce o tonażu prawie miliona ton. O kilkaset procent zwiększyli potencjał swojej floty do przewozu ropy kosztem własnych sił zbrojnych. No ale ja tu widzę pewien paradoks, bo 1944 rok to jest moment, kiedy Japonia zaczyna się dusić, jeżeli mówimy o surowcach. To dlaczego ta gigantyczna ilość tankowców nic im nie dała? Dlatego, że ta gigantyczna ilość tankowców poszła na dno w wyniku torped amerykańskich okrętów podwodnych. Amerykanie zniszczyli to, co Japończycy zbudowali. I gdy Wojna się kończyła, Japończycy mieli mniej więcej tyle samo tankowców, co gdy wojna się zaczynała. Praktycznie każdy tankowiec z drugiej połowy 1944 roku, który próbował dotrzeć do Japonii z dzisiejszej Indonezji, kończył na dnie. Czyli to właśnie jest to klasyczny przykład, jak jakieś państwo utraciło zdolność do prowadzenia wojny, bo nie miało ropy, ale Japończycy byli w tym wszystkim w najgorszej możliwej sytuacji, bo byli potwornie zacofani już na poziomie rafinerii, tak? Już na poziomie przetwarzania ropy. Oni przed wojną byli w stanie przerabiać u siebie na miejscu tylko 20-25% materiałów. 75% benzyn i olejów, które potrzebowała ich gospodarka, powstawało gdzie indziej i oni nie byli w stanie potem w krótkim okresie dokonać absorpcji zdobytych terenów i włączyć te tereny skutecznie w system gospodarczy. I kiedy Amerykanie dokonali potężnego rozwinięcia floty podwodnej w latach 43-44 i w tym samym czasie Japończycy całą potęgę swoich stoczni skierowali na budowę tankowców i innych statków transportowych, ale przede wszystkim tankowców, to już nie osiągnęli żadnego wymiernego efektu, bo tu czynnik gospodarczy zderzył się z militarnym. Ta gigantyczna produkcja tankowców japońskich była niwelowana przez amerykańskie okręty podwodne, a potem przez lotnictwo i na koniec końców również okręty nawodne. Amerykanie do końca 44 roku odcięli holenderskie Indie wschodnie pod japońską okupacją od japońskich wysp macierzystych. To żeby jeszcze bardziej zobrazować to, jak Japończycy blado wypadali przy Amerykanach, może spójrzmy globalnie na tą kwestię dostępności ropy naftowej w czasie II wojny światowej. Jak to wyglądało? Jak już powiedziałem, same tylko Stany Zjednoczone. W 1940 roku odpowiadały za 62% światowej produkcji ropy, w 1944 roku było to nawet 68%. Słowem, Stany Zjednoczone rządziły na tym rynku, ale ich przewaga nie ograniczała się tylko do tego, że były największym producentem ropy naftowej, że wytwarzały jej więcej niż wszystkie inne państwa razem wzięte. Bo wtedy, w czasach II wojny światowej, absolutna większość wydobycia ropy naftowej odbywała się na zachodniej półkuli bądź w Ameryce północnej bądź południowej inne ważne obszary roponośne na świecie wówczas wykorzystywane w dużym stopniu to były wspomniane Holenderskie Indie Wschodnie, dzisiejsza Indonezja. To już był wówczas Bliski Wschód, ale przede wszystkim Irak, Iran, a nie jeszcze Arabia Saudyjska. To były oczywiście radzieckie złoża ropy. Tutaj na plan pierwszy wysuwają się złoża w Azerbejdżanie. I jeśli chodzi o Amerykę Południową, to gigantycznym producentem ropy naftowej była już wówczas... Wenezuela. natomiast obszary w rękach Niemiec, Japonii czy Włoch były wówczas niemal wyjałowione z ropy naftowej. Włosi, którzy mieli kolonię Libię, jeszcze nie wiedzieli, że w Libii jest ropa naftowa. Niemcy mieli złoża ropy naftowej, ale ograniczone tym najważniejszym źródłem ropy były rumuńskie pola naftowe w plus niewielkie mimo wszystko złoża węgierskie, austriackie, niemieckie. Wtedy Największe na świecie rafinerie ropy naftowej znajdowały się na małej wyspie Aruba u wybrzeży Wenezueli, a obok gigantyczne rafinerie znajdowały się w Teksasie, niedaleko wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. Czyli właśnie Aruba, Wenezuela, Teksas, Nowy Orlan to było wtedy światowe centrum ropy, zwłaszcza amerykańskiej. A czy za tym ta ropa wenezuelska też należała do Stanów? Czy to jednak Wenezuela? Sami mogli sobie nią zarządzać. Wenezuela była państwem niepodległym formalnie, natomiast oczywiście przemysł naftowy w Wenezueli był kontrolowany przez amerykańskich gigantów, bo Stany Zjednoczone z racji tego, że dominowały na rynku ropy, to one już na przełomie XIX i XX wieku tworzyły gigantyczne firmy. Powstała gigantyczna firma Standard Oil, która rządziła światową ropą. Nazwisko Rockefeller nie wzięło się znikąd. Rząd amerykański zmusił formalnie Standard Oil do podziału, ponieważ zarzucił im monopolizację rynku ropy światowej. I w czasie II wojny światowej ten Standard Oil występował jako kilkanaście niezależnych firm, ale w gruncie rzeczy on kontrolował większość światowej produkcji ropy i produktów ropopochodnych. Tylko Brytyjczycy i Holendrzy mieli firmy, które mogły jakoś z nimi rywalizować. Ale firmy, które powstały ze Standard Oil, rządziły 80% Japonii. Ropy naftowej, jeszcze pod koniec lat 30 xx wieku. W przypadku wenezuelskiej ropy rządziły całkowicie. A ta wenezuelska ropa trafiała do holenderskich rafinerii na Arubie. Czyli Amerykanie, bądź Holendrzy, bądź Brytyjczycy kontrolowali całą światową gospodarkę roponośną. I jeszcze w roku 40 zanim jeszcze przystąpiły do wojny, Stany Zjednoczone czy Wenezuela odpowiadały za 73% światowego rynku ropy. Ówczesni alianci pod wodzą Wielkiej Brytanii kontrolowali 20% światowego rynku ropy, podczas gdy połączone siły niemiecko-włoskie miały całe 4% 1%. Hitler w szczytowym okresie potęgi, kiedy kontrolował złoża rumuńskie, węgierskie, austriackie, polskie w Drohobyczu, osiągał moce rzędu 10 milionów ton ropy i produktów ropopochodnych w skali roku. Podczas gdy Stany Zjednoczone Ameryki miały do dyspozycji 170 milionów ton, a cały świat to było 270 milionów ton miejmy świadomość skali. A tak na marginesie jeszcze, Kamilu, bo powiedziałem, w jak beznadziejne Japończycy byli w sytuacji, tak? Powiedziałem, że nie mieli złóż, że nie mieli tankowców, że nie mieli rafinerii. Zapomniałem dodać, że w odróżnieniu od Niemców, nie potrafili również produkować benzyny syntetycznej z węgla, bo Niemcom to się udało. Opracowali własne technologie, bądź kupili amerykańskie licencje i produkowali w pewnym momencie rocznie kilka milionów ton benzyn syntetycznych różnego typu. Japończycy, którzy również posiadali węgiel i starali się Opracować i wdrożyć własny program budowy paliw syntetycznych, całkowicie na tym polu polegli. Cała historia japońskiej gospodarki w kontekście uzależnienia od ropy w II wojnie światowej to jest jedno wielkie pasmo klęsk. To Niemcy na tym polu zaopatrując jeszcze swoich sojuszników w Europie, wypadali mimo wszystko znacznie lepiej niż ci nieszczęsni Japończycy. Cały czas nasza dyskusja tutaj kręci się koło złóż, ale to przecież złoża są tylko jednym z elementów tego światowego Przemysłu roponośnego. Czy Amerykanie również byli takim gigantem, jeżeli chodzi na przykład o rafinerię i możliwości przetwarzania tej wydobytej wcześniej ropy? Tak, o tym już właśnie wspomniałem. Oni tutaj byli bezkonkurencyjni dla całego świata, dlatego że oni wytwarzali nie tylko benzyny, oleje, oni mieli technologię produkcji, oni mieli uszlachetniacze, oni mieli najnowocześniejszą na świecie high-tech w tej dziedzinie. Związek Radziecki budował swoją potęgę przemysłową na bazie amerykańskich a mimo to Stalin aż do wybuchu II wojny światowej nie zdołał dokonać absorpcji tych technologii w takim stopniu, aby być niezależnym od USA. On cały czas był uzależniony, mówię o Związku Radzieckim, od rozwiązań amerykańskich. Wciąż musieli importować najbardziej nowoczesne środki chemiczne, najlepsze benzyny, stuaktonową benzynę lotniczą na przykład. I kiedy Roosevelt wprowadził tak zwane moralne embargo na ZSRR w roku 1939, to uderzył leżyło to bardzo mocno w radziecki przemysł petrochemiczny. No właśnie, bo do tej pory nie wspomnieliśmy o tym Związku Radzieckim, który w tej oficjalnej narracji, zwłaszcza swojej, o II wojnie światowej jest wielką potęgą w produkcji w wydobyciu ropy naftowej. Jak było rzeczywiście za tym? Związek Radziecki był wielką potęgą w wydobyciu ropy naftowej w produkcji benzyn i olejów, ale on był wielką potęgą na tle takich państw jak Niemcy czy Japonia. On miał potencjał Wenezueli. Wenezuela wydobywała mniej więcej tyle samo ropy, co Związek Radziecki. Różnica polegała na tym, że ta ropa wenezuelska potem trafiała na Arubę do holenderskich rafinerii, podczas gdy Stalin zbudował własne, korzystając z amerykańskich technologii, ale nadal produkował gorsze benzyny, gorsze smary, gorsze oleje niż amerykańskie, potrzebował amerykańskich uszlachetniaczy, potrzebował nowych amerykańskich rozwiązań technologicznych. Czyli to był wielki przemysł naftowy radziecki, ale jednak pod względem zaawansowania to była druga liga. Niemniej Związek Radziecki miał ten handicap, miał wielkie złoża naftowej, tego nie miał Hitler, czyli nie należy lekceważyć radzieckiego potencjału roponośnego. No, te prawie 30 milionów ton rocznie to było marzenie Hitlera, to by parokrotnie zwiększało jego potencjał. Tylko oczywiście on nie był zdolny do absorpcji, ale jeżeli zobaczymy na rumuńskie pola naftowe, które Hitler miał, które dziennie były w stanie wydobywać w roku 1942 nieco ponad 100 tysięcy baryłek ropy, to radzieckie możliwości w tym samym czasie przekraczające 600 tysięcy baryłek. Dziennie, no to było wyraźnie więcej. Ale w tym samym czasie Amerykanie dziennie wydobywali 3 miliony 800 tysięcy baryłek w górę. I Amerykanie, będąc największym producentem ropy, byli jednocześnie największym konsumentem ropy. W rolnictwie, w przemyśle, w motoryzacji, w lotnictwie ich gospodarka raz, że korzystała z taniej ropy, dwa, że mając jej dużo, mogła się dynamicznie rozwijać, mimo że była niezwykle paliwożerna. Czyli Amerykanie rośli w Siłę szybciej niż jakiekolwiek inne państwo. Co skutkowało na przykład tym, że również środki transportu ropy naftowej, no były przede wszystkim amerykańskie. Przed dniu II wojny światowej największą flotę tankowców na świecie mieli Amerykanie. To było Ponad 400 dużych jednostek. Również Wielka Brytania posiadała ponad 400 tankowców. Te dwa państwa dysponowały tak naprawdę ponad połową światowego potencjału w tym względzie. Trzecią potęgą w tankowcach była o paradoksie Norwegia. I kiedy Hitler w roku 1940 napadł na Norwegię, to cały jej potencjał, czyli flota handlowa, jedna z największych na świecie, weszła w pulę potencjału alianckiego, a to było ponad 250 tankowców że mieli ponad setkę tankowców, nawet Włosi mieli 78 tankowców, czyli mieli więcej tankowców niż Japończycy. A jak na tym tle wypadali Niemcy? Oni mieli trzydzieści kilka dużych jednostek. Potem nieco wyprzedzili Włochów, ale trudno porównywać ten włoski czy niemiecki potencjał w tankowcach do potencjału holenderskiego, norweskiego czy brytyjskiego. Ale czy właściwie Niemcom i Włochom te tankowce były tak niezbędne jak Aliantom? No jeśli chodzi o Niemców, to rzeczywiście ich tankowce miały średnią użyteczność, aczkolwiek w tych. W kursach przybrzeżnych odgrywało to pewną rolę, bo pamiętajmy o jednym. Niemcy, podbijając Europę, mieli ten sam problem z absorpcją przemysłu naftowego, który podbili, co Japończycy podbijając obszary w Azji. Tylko Japończycy borykali się z problemem braku tankowców, a natomiast Niemcy borykali się z brakiem cystern. Niemcy mieli problem, jak przetransportować ropę naftową z rumuńskiego płóeszti do Rzeszy w takiej skali, jakby chcieli, bo nie mieli cystern. Znaczy mieli ich po prostu za mało, ktoś powie, 4000 cystern, jakie miał Hitler. W roku 40 to przecież bardzo dużo, ale z punktu widzenia gospodarki 80 milionowego państwa, które pochłania kolejne terytoria, to zdecydowanie za mało i Niemcy tak jak wdrożyli ekspresowy program budowy lokomotyw, tak wdrożyli ekspresowy program budowy cystern, wyprodukowali kolejne 4000 cystern, ale i tak import ropy z Rumunii załamywał się z każdym rokiem. Ale to właśnie ze względu na problemy logistyczne, czyli że Niemcy nie mogli przewieźć tej wydobytej ropy? Częściowo z powodów logistycznych dlatego, że duża część taboru Wehrmacht zarekwirował i pojechała na wojnę ze Związkiem Radzieckim. Niemcy nie mogli jednocześnie używać tych samych cystern w Rumunii i gdzieś na Białorusi. W związku z czym albo napadasz na Związek Radziecki, albo przewozisz ropę z Rumunii. Czyli zdobycie tych mitycznych pól naftowych w Baku też niewiele by dało Niemcom w związku z tym, bo nie mieliby za bardzo jak przewieźć tej ropy, idąc tym tropem. Tak, oczywiście. Rzadko zwraca się uwagę na ten subtelny szczegół, że rafineria, pole naftowe to Jedno, ale jeszcze gdzieś należy przetransportować te produkty ropo te benzyny, oleje i z Majkopu, bo Niemcy weszli do Majkopu, nie mówiąc już o Baku czy ogroznym gdyby dojechali do Baku, to nie było infrastruktury kolejowej, żeby. Przewieźć ropę z tego obszaru do Europy, Potrzeba było dokonać absorpcji zajętego terytorium. Niemcy mieli problem, żeby przewozić ropę z Rumunii. No to życzę powodzenia przewożąc ropę z Baku. No ale wróćmy tutaj y, do tej ropy rumuńskiej. Dlaczego z każdym rokiem mniej przypywałej do Rzeszy Hitlera? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, bo były problemy transportowe, ale to było tylko częściowo wyjaśnienie tego problemu. Drugi problem polegał na tym, że cała Europa była uzależniona od importacji. Portu ropy amerykańskiej, wenezuelskiej, holenderskiej, tak czy inaczej ropy, która pochodziła spoza Europy I Jedynie Rumunii byli właśnie takim producentem ropy europejskim i przed wojną sprzedawali tę ropę nie tylko Niemcom, chociaż Niemcy byli największym jej odbiorcą. Kiedy zaczęła się Druga wojna światowa i Hitler podbijał kolejne państwa albo zmuszał je do sojuszu, Rumunia, Węgry, Bułgaria, podbił Jugosławię, Francja, Norwegia, wszystkie te państwa były stopniowo odcinane od pozaeuropejskich źródeł surowców. I skoro ropa amerykańska, wenezuelska czy holenderska przestawała płynąć do Europy, to skądś jakąś ropę należało wziąć. I rumuńskie pola naftowe musiały obsłużyć niemiecką gospodarkę, włoską gospodarkę, bułgarską gospodarkę, własną gospodarkę, całą podbitą Europę. A w pewnym momencie o ropę naftową rumuńską z przemysłem niemieckim, a właściwie nie oropę, tylko benzyny i smary i oleje, zaczął konkurować Wehrmacht, to znaczy część ropy nie jechała na zachód do Niemiec, tylko na wschód do Związku Radzieckiego na potrzeby armii niemieckiej. Innymi słowy, Europa uzależniona od ropy naftowej z importu, no została od niej odcięta i zostały przede wszystkim rumuńskie złoża i to był problem. Poza tym Rumunii mieli problem technologiczny, ponieważ przed II wojną światową ich rafinerie korzystały z technologii amerykańskich i brytyjskich. Kiedy te państwa stały się wrogiem Rumunii, no to oczywiście te technologie przez Stały płynąć, nastąpił problem w modernizacji rafinerii rumuńskich, bo to uzależnienie od amerykańskich czy szerzej anglosaskich producentów ropy nie sprowadzało się tylko właśnie do tego, że oni tą ropę sprzedawali do Europy. Oni też sprzedawali do Europy high-tech związany z obróbką ropy naftowej. To jeszcze tylko wrócę na chwilkę do tej kwestii tankowców, bo jak powiedziałeś Niemcom i Włochom, no, średnio one się przydawały, ale chyba aliantom, zwłaszcza Amerykanom, były niezbędne do zwycięstwa. Tak? Przy czym jeszcze tu uwaga, oczywiście, jak Włosi chcieli zaopatrywać Swoją lub niemiecką armię w Afryce, to też tankowce były im niezbędne. Więc tankowce na Morzu Śródziemnym też były niezbędne i też tam tonęły od alianckich bomb i torped. Natomiast oczywiście tak, ponieważ Stany Zjednoczone rządziły światową Europą, musiały mieć sprawny system jej dystrybucji w wymiarze globalnym. I ten system w wymiarze globalnym miały, jak wspomniałem, dwie największe floty tankowców. To była flota amerykańska i flota brytyjska, a potem doszła również flota norweska, dostępna była flota holenderska, bo te wszystkie Państwa tworzyły w pewnym momencie koalicję antyniemiecką i miały do dyspozycji setki, a nawet znacznie ponad tysiąc tankowców. Czyli Amerykanie i Brytyjczycy mieli potencjał, zresztą brytyjska gospodarka musiała mieć tankowce, bo ona również była uzależniona od produktów ropy pochodnych, więc Brytyjczycy musieli dostarczać ropę do Wielkiej Brytanii, żeby utrzymać swój przemysł, żeby utrzymać potencjał swoich sił zbrojnych, żeby utrzymać swoją gospodarkę. I ten północny Atlantyk tutaj był niezwykle ważną arterią komunikacyjną. Na to Natomiast trzeba było wypracować pewne... Rozwiązania, dlatego że gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, to okazało się, że w tym pierwszym etapie nie są do końca dobrze przygotowane do wyzwań, jakie ta wojna będzie stawiała w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa transportu. Ale co dokładnie masz na myśli? Mam tu przede wszystkim na myśli tą sławną operację Paukenschlag, kiedy to admirał Denitz pchnął swoje uboty na wschodnie wybrzeże USA. I to w wymiarze wielkiej strategii był błąd. O tym już kiedyś rozmawialiśmy w odcinku o ubotach, dlatego że Paukenschlag było operacją, która odciążała zasadniczy aliancki korytarz komunikacyjny na północnym Atlantyku. Uboty grasujące u wybrzeży Florydy, w Zatoce Meksykańskiej, na Karaibach, u wybrzeży Ameryki Południowej, brakowało ich na północnym Atlantyku. Ale realizując operację Paukenschlag, Niemcy uderzyli w miejscu, gdzie znajdowało się światowe centrum ropy. Można by powiedzieć, że to tak jakby dzisiaj uboty weszły do Zatoki Perskiej. I Amerykanie bardzo odczuli to boleśnie, ponieważ niemieckie uboty zaczęły między innymi zatapiać nie tylko często przeze mnie przywoływane bananowce na Karaibach, ale również topiły tankowce. A tych tankowców, jak się Kamilu domyślasz, pomiędzy dwoma, trzema największymi rafineriami świata, które były na wybrzeżach tego rejonu, było mnóstwo i Stany Zjednoczone w roku 1942 utraciły w wyniku Operacji Paukenschlag kilkadziesiąt tankowców. To było naprawdę dużo. Czy za tym można powiedzieć jednak, że mimo tego, że uboty zniknęły wtedy z północnego Atlantyku, to operacja Paukenschlag okazała się sukcesem? Nie, tak bym tego nie ujął, dlatego że północny Atlantyk był po prostu najważniejszy. Niemcy mieli wroga. Tym wrogiem była Wielka Brytania. Ta Wielka Brytania musiała dostarczać do wysp brytyjskich materiały północnym Atlantykiem. Ale to topienie tankowców w Zatoce Meksykańskiej nie dało nic Niemcom? Ono Dało Niemcom to, że Amerykanie utracili zdolność przesyłu 30% własnej ropy naftowej, ponieważ tytułem wyjaśnienia, przed II wojną światową ropa z Teksasu albo benzyny, oleje z Teksasu płynęły do Nowego Jorku, Bostonu, nie koleją wewnątrz Stanów Zjednoczonych, chociaż oczywiście to również, tylko przede wszystkim drogą morską, tankowcami. Z Teksasu wychodził tankowiec i szedł do Nowego Jorku, na przykład z benzyną, którą potem tą benzynę wykorzystywano właśnie gdzieś na wschodnim wybrzeżu. Więc kiedy Am Niemcy zaatakowali szlaki komunikacyjne do przewozu ropy, to to w pierwszej połowie 1942 roku uderzyło w amerykańską gospodarkę, dlatego, że spowodowało osłabienie szlaków komunikacyjnych aż o jedną trzecią. Tyle tylko, że jest problem, jest odpowiedź. Amerykanie rozpoczęli przeciwdziałanie i nie tylko wprowadzili system konwojów, nie tylko zaczęto masowo budować tankowce i Amerykanie w latach 1939-1945 zbudowali ponad 700 nowych tankowców. W efekcie, jak wojna się zaczynała, to mieli ich około 400. Kiedy wojna się kończyła, mieli ich ponad 950, a jeszcze prawie 50 podarowali sojusznikom. Więc na zagrożenie związane z ubotami Amerykanie odpowiedzieli budową nowych tankowców, ale zrobili coś więcej. Otóż zagrożenie ubotów przyspieszyło proces budowy wielkich ropociągów wewnątrz Stanów Zjednoczonych. W 1943 oddano pierwszy, w 1944 Oddano drugi. To były ropociągi, które zaczynały się w Teksasie, a kończyły na wschodnim wybrzeżu. Tłoczyły nie tylko ropę, tłoczyły również gotowe produkty ropopochodne, takie jak benzyna. Wiosną 1944 roku, kiedy Amerykanie szykowali się do inwazji we Francji, mieli już rurociągi, które doprowadzały produkty ropopochodne z Teksasu do portu wschodniego wybrzeża USA, co ułatwiało system logistyczny potem zaopatrywania wojsk w Europie. Poza tym rozbudowali kolej w rozwoju właśnie sieci transportowej. Czyli zobacz Kamilu, wojna to system. Jest rok 42. Hitler w ramach absorpcji zdobytego terenu buduje jak szalony nowe linie kolejowe na Białorusi, na Ukrainie. Odbudowuje je. W tym samym 42 roku Amerykanie zaczynają realizować bardzo podobny program. Realizują rozbudowę własnej sieci kolejowej między Teksasem a Nowym Jorkiem. I też inwestują w olbrzymią liczbę cystern. Tylko różnica między Hitlerem a Amerykanami jest taka, że jak Hitler zrobi coś w jednym egzemplarzu, Amerykanie mogą zrobić to w dziesięciu. Oni nie mają problemu, żeby jednocześnie zbudować największą na świecie flotę tankowców, największą na świecie flotę wojenną, największe na świecie lotnictwo, rozwinąć największe na świecie siły zbrojne, zbudować ropociągi i rurociągi z Teksasu do Nowego Jorku i jeszcze na dodatek zainwestować w kolej i zbudować cysterny. Wykorzystują swoją olbrzymią przewagę przemysłową. To są elementy, które dadzą im szybkie zwycięstwo, bo armie aliantów zachodnich będą miały ropę na czas i w takich ilościach, jak potrzeba. Amerykańskie czy brytyjskie czołgi i samoloty w 1944 czy 1945 roku będzie można zatankować, w odróżnieniu od niemieckich czołgów czy niemieckich samolotów. I kiedy mówimy o ropie w II wojnie światowej, to, że Amerykanie mają właśnie te złoża, mają te rafinerie, to jest jedno. Ale choćby ta historia rurociągów. Oni na kontynencie północnoamerykańskim, Texas, New Jersey, budują te rurociągi, Big Inch, potem Big Little Inch, tłoczą nimi paliwo i ropę na wschodnie wybrzeże, potem ładują je do tankowców, przewożą przez Atlantyk, a kiedy docierają do Wielkiej Brytanii, to tam już czeka na nich brytyjskie rozwiązanie w tym zakresie. Rurociągi, Pluto. Pluto to był kryptonim operacji rozwinięcia rurociągów z obszaru Wielkiej Brytanii na teren Francji, aby rurociągami zaopatrywać wojska, które nacierają w kierunku Niemiec. Pluto było kryptonimem, ale tak naprawdę nawiązywało do psa Pluto z bajki Disneya. No to były dwa podstawowe systemy zaopatrywania, Bambi i Dumbo. Bambi to był rurociąg, który miał zaopatrywać wojska w Normandii i miał docierać do Szerburga. Rzeczywiście oni pociągnęli go do Szerburga, ale on cały czas nie działał jak trzeba. Prześladował go pech. Uruchomiono go dopiero we wrześniu 44 roku i zaraz w październiku zaprzestano pracy ze względu na awarię, więc Bambi nie spracował. Dumbo spracował. To był rurociąg, który szedł po nie w rejon Boulogne, a potem jeszcze pod koniec 44 roku został przedłużony do Calais. Skąd potem dodatkowymi, takimi mniejszymi rurociągami był rozprowadzany w kierunku Niemiec, bądź bezpośrednio cysterny zabierały z nie. Tambo paliwo. Dumbo odpowiadał za około 8% dostaw paliw dla wojsk alianckich. Większość paliwa, jaka dotarła do wojsk amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, polskich, które walczyły na froncie zachodnim, to dotarła tradycyjnie, to znaczy dotarła w tankowcami do portów takich jak Antwerpia czy Sherburg, potem była dowożona czy to koleją, czy to cysternami, czy to rurociągami polowymi. Ta infrastruktura aliantów zachodnich była nieporównywalna z niczym innym i dlatego alianci zachodni wygrali drugą wojnę. Światową. Ich przewaga była na tym polu po prostu miażdżąca. A w takim razie, jak to się stało, że Hitler, nie mając tak dużego dostępu do ropy naftowej, mógł prowadzić tę wojnę tyle lat? Niemcy musieli dokonywać wyboru. Te niewystarczające zasoby alokowali przede wszystkim w wojsko, co powodowało, że ich przemysł był niewystarczająco wydolny, niewystarczająco wydajny, bo nie miał odpowiedniej liczby surowców. Armia była głównym beneficjentem tego, co Hitler zdołał pozyskać w Europie kosztem przemysłu. Podczas gdy Stany Zjednoczone nigdy nie miały tego problemu, mimo że zbudowały gigantyczną armię, mimo że w rok produkowały więcej samolotów niż przez cały okres ery hitlerowskiej w Niemczech, mimo że zbudowały koniec końców flotę wojenną większą niż wszystkie inne floty wojenne razem wzięta. To w szczytowym okresie, w roku 1944, amerykańskie siły zbrojne pobierały tylko 25% produkcji produktów ropopochodnych, podczas gdy 75% tak czy inaczej nadal dostępne była dla przemysłu. To kolosalna różnica w stosunku do Niemców. Niemcy musieli wybierać coś za coś, a Amerykanie nie musieli się, mówiąc kolokwialnie, szczypać. No a te 25% w roku 1944 to był w ogóle szczyt, bo w roku 1943 to amerykańska armia poprosiła tylko o 13% produktów ropopochodnych, w roku 1942 o 6%, a kiedy Stany Zjednoczone nie były stroną konfliktu, to w roku 1940 całe amerykańskie siły z były beneficjentem 1% potęgi amerykańskiego przemysłu naftowego to nie chodzi tylko o to, że Amerykanie byli wtedy producentem ponad 60% światowej ropy, wydobywcą, a potem przetwarzali ją na oleje, smary i benzyny. I że produkowali najlepsze na świecie benzyny, bo stuoktonowa benzyna lotnicza amerykańska sprawiała, że silniki w ich samolotach pracowały lepiej niż na przykład gorsze benzyny w samolotach japońskich. Tu chciałbym, abyśmy dostrzegli to systemowe rozwiązanie, że szyby naftowe to początek, ale tak samo ważne są rafinerie, które produkują oleje, smary, Mary, benzyny, że to jest przemysł chemiczny, amunicyjny i tak dalej, że szyby naftowe, rafinerie są ważne, ale ważne też jest, czy masz system kolejowy, żeby to wszystko rozwieźć, czy masz tankowce, czy masz rurociągi, wreszcie czy masz składy. I przystępując do II wojny światowej, to wszystko było w rękach zachodnich mocarstw. Przede wszystkim w rękach amerykańskich, częściowo brytyjskich, trochę holenderskich. Te trzy państwa rządziły światowym rynkiem ropy, rządziły światowym rynkiem. Produktów ropopochodnych. Podczas gdy państwa osi nie miały nigdy dostępu do więcej jak tylko kilku procent światowych zasobów ówcześnie eksploatowanych, a nawet jeżeli gdzieś posiadały szyby naftowe i rafinerie, to nie miały tego całego systemu, który czyniłby te szyby naftowe i te rafinerie wydajnym elementem w gospodarce. Bo albo to im brakowało cystern, jak Hitlerowi, albo brakowało im tankowców, jak Japończykom, albo brakowało ropy, jak Włochom. No bo jeśli chodzi o Włochów to ich w sumie potraktowaliśmy bardzo po macoszemu, ale sytuacja Włoch była w ogóle najgorsza z możliwych, bo musieli z Niemcami rywalizować o ropę rumuńską i wychodzili z tej rywalizacji jako strona słabsza, nie najlepiej. No ale ich sytuacja w końcu była tak zła, że niemieckie siły zbrojne musiały wysyłać własne zapasy ropy, olejów, benzyn na pomoc armii włoskiej. W pewnym momencie, gdyby Kriegsmarine nie podsyłała własnych zapasów, włoskiej flocie Wojennej, to ta nie miałaby za bardzo na czym pływać. Myślę, Kamilu, że może w przyszłości poświęcimy temu osobny odcinek, dlatego że historia dostarczania paliw armii włosko-niemieckiej w Afryce i raczej dysfunkcja tego, prowadząca do poważnego osłabienia potencjału bojowego państw osi w Afryce, zasługuje na osobny odcinek. Norbert, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Dwojenne Historie. Do usłyszenia.